Na razie go weź wystawiajmy, żeby levelował coś. O nie. A on. Kurde, to odepchnięcie fajne. I nie będą mogli podejść do niego i łuczniczki. Najlepszy skład obecnie? Chyba taki. Tych pięciu by dało radę nawet 10 pokonać. Ja pierdzielę, no padł mi anioł znowu. Co jest? Live. Dobra, miałem chyba maga wypieprzyć. Ktoś mi tak radził. A, i miałem wziąć tego. Tego, o. Za maga. Jak on się nazywa? Świątynia oczyszczenia. Gdzie jest? Tutaj jest. Świątynia z jeszcze ożywienia. Czekaj, które to? To miał być ten... O kurde, to nie jest ten. Ty, to miał być ten czy ten? Ja pierdzielę, to chyba miał być ten. W dupie z tym będziemy grali tym, jak już go ulepszyłem. Zamiast maga on, tak? I z czym on się skaluje? Z intem. A nie, to miał być chyba ten. Fajne defrod, zarąbiste. Warto było? Oczywiście, że tak. Piękny ten memik. Zgadzam się, że było warto. No to jest jedzenie. Dobra, dajmy tak, bo on ma mało HP, to będzie miał chociaż trochę tankowatości z tego. Dobra, zagrajmy, bo nic nie zagramy. Ty żyjesz? Boże, już strałem po nogawkę. Witam, tanker. Tak, żyję. Zmartwychwstałem wczoraj. Ty, chyba że ja mu hełm dam po prostu, albo tam to było. Ty, mogę mu hełm dać w sumie zamiast tego. Przy okazji z tym się zeskaluje. Zwinny się atak speeda daje. Bo dobra, grajmy, grajmy. Tu było, a tak się grało. Ty, jutro trzeba pograć tylko w gównogierki. Cały dzień gównogierek. Czyli ta gra, może plecaki, może małpki. Ale się dzień szykuje piękny. O Jezu. Czekaj, on jest zasięgowy ten chłop? A ork. No ta ork był. Ej chłopie, zobacz co się dzieje. Horror jakiś? No może zagramy te, dokończymy Trash Horror Collection. Akurat pasuje nazwa do gier. O, ten miecz wypadł. Przecież no jemu ten miecz, to nie... No to się nie pyli, to się w dupę nie pyli. Nikomu nie opłaca się tego miecza za bardzo dać. Chyba że jemu za to. No jemu też się tego mieca... miecza. Chyba że jemu wpieprzę, ale on siły nie potrzebuje, tylko zwinność in ten potrzebuje. Dzięki Difon. To sobie robisz, a to był taki pościg, że przez chwilę myślałem, w tej łodzi zanurzowali. Dziękuję bardzo. Nie no, wstawiałem na tego chociaż coś. Nadrabiałem it, aby zaległości gigantyczne. Trzeba było delikatnie nadrobić.
During the last. Tequila daje mi spokój. To jest najlepszy team? Na razie go wystawiajmy, żeby levelował coś. O nie. A on... Kurde, to odepchnięcie fajne. I nie będą mogli podejść do niego i łuczniczki. Fułek, no jest taki bot. Przecież jest w necie to info o tym, kto dostał bana u Mamona. Nie wiem, czy ci o to chodzi, czy o co. Czekaj, nie wiem, po co ja to wziąłem. Chyba sprzedam to gówno. Trzydzieści inta to daje. Ja pierdzielę. Jemu tego inta wpieprzyć? Chyba to... Nie mam komu dawać tych itemów. Nazbierałem ich i nie mam co z nimi robić. Dobra, grajmy. Dziesięć na dziesięć. Ustawka. Idziemy. Zdymajmy paru kolegów. Mam 8 tylko, ale chyba wystarczy. Ty, może dam im te właśnie. Co ci dać, koleżko? Masz tak równo. A to na inta. A masz. Ale zobacz, jakie to jest easy. A ten jeszcze przez mowy wali. Czyli ja go muszę dawać mu priorytet na najmocniejszych z tyłu. To będzie najlepsza opcja. Ile on zadał? 2114. Był tuż pod tą. Czemu ta zadała najwięcej? Dzięki. Ej, ktoś to pisał wcześniej, myślałem, że to bajt. Weź napisz trochę więcej info na czacie, ale wiesz, nie pisz brzydko. Ale serio, coś się dzieje? Jakieś dymy porypane? We found a... Iran zaatakował. Ty, ale to jest popieprzona. I co będzie teraz? Jakieś info? Od widza, który coś ogarnia, co się dzieje na świecie? Pala. Ej, nikt mi nie padł. Jak będzie trzecia wojna? Nie strasz ludzi. Umarł piesek, ale piesek się zawsze odradza. Good job. We're on their tail. O, ork bił level.
Dajmy mu trochę. A nie, ja mu zwinność już nie miałem lecieć. Luj. Dobra, tak zróbmy. Będziemy się widzieć w okopach. Co ty w dupę piszesz? Nie strasz człowieka. Zabij 500 wrogów. Jeśli trzecia wojna światowa będzie miała miejsce, to nie będzie w Europie, bo to nie ma sensu. Nie no, jak byłaby trzecia wojna światowa, czyli wszystkie, powiedzmy, konflikty na świecie by się zebrały w to, no to już jest w Europie, przecież jest wojna na Ukrainie. Chyba, że masz na myśli, że nie będzie w naszej części, od nas na zachód. Oby tak było, że u nas nic nie będzie. No, zobaczymy. Nie ma co nawet z tego. Wypluj to, widzu, wypluj to. A bijmy się. Ty zamroził mi moby. Gdzie jest healer? Leży. Mamy tak OP team. Zobacz. Nic mi nie robi, chłop. Czy zabiję tego? Nie. No masz rację, tanker. Ponoć Polska zaczęła budować skocznie na granicy, by mamon mógł. Jezus Maria. Co ty piszesz w ogóle? Golda to już nie biorę nawet. Dobra, Yeti dead. I to są chyba wszystko, co wcześniej były moby. Te, co mogę ich teraz kupować. 33 lewy. Przecież go... Ja go zmiotę z planszy, oglądaj. Bojowy, co ty w dupę piszesz? Dobra, czekaj, zróbmy ten. Dalej lećmy. Czekaj, miesiąc się nie skończy. A, miesiąc się zaraz kończy. Czekaj, ile kosztuje piesek z AH 6? Jak to ile kosztuje? Jest bezcenny. Czyli są dwóch Yetich, ale te Yeti to tak jest cumery, że tak powiem. Orku, idź tu. No ja mu chyba zręczność trochę pójdę. On ma dobre DMG, jak na 9 level. Trochę mu się zręczność pójdzie, żeby szybciej bił. I to większy DPS-a bardziej niż iść inka full. Chciałem mieć AK-66 w domu IRL, a nie mam pojęcia, co to jest za rasa pieska, tak szczerze. Ale no ciekawe, no. No ale jak na ten łeb AK-66 patrzę, to piękna sprawa. Te szmaty takie są. Co? Czyli i ten grozi USA? To ma sens w ogóle? To chyba O7 dla nich, tak to.
skoro tak se wymyślili. Maria, czekaj. Pyk, pyk, pyk. Dwa, cztery ma. Ten DPS mało rośnie, mimo jest, że jest razy 8. A nie, bo on ma to jeszcze podpalenie, okej, okay, czyli to tak działa. Trzeba coś kupić albo na Inta, albo na zrękę i mu dać. A teraz mistrzostwa. A idziemy na nowe chyba od razu. Chociaż nie, może zróbmy jeszcze raz to. Kolejna gra na streamie, co? Łącznie 5 osób w nią grało. W tą grę? W tą grę grał tylko jeden widz. Ale coś tu złego? Poznasz ją teraz. Nie, chyba jednak nie potrzebuję, tu przychodziłem, to petki jakieś. Iran ma atomówki, na które USA się nie zgodziło, dlatego Iran ma sankcje, więc każdy się bał atomówki. Od Putina, a tu będzie od Iranu. Ty, ale popieprzone jest to, że jak już pójdzie w ruch atomówka z którejś strony, to inni mogą pomyśleć, że też sobie mogą na to pozwolić, nie? Ty, to wtedy serio będzie w dupę. Jak na tych filmikach. Te bomby lecą i tylko detki się liczą. Nie no, oby w dupę. Znaczy, kurde, pytanie czy... Ale nie wiem, już mi się wełbie pieprzy. W głowie mam szlaczek z tego wszystkiego. Myślisz, że tacy idioci tam są, żeby atomówki użyli? Fallout serial wyszedł na prom to tutorial? A no tak, Fallout jest tym. Ale czekaj, coś jeszcze ostatnio oglądałem. A, Metro było przecież też po wojnie atomowej. Jezus ty. Będzie jak w Metro. Jest jakieś automatyczne, że ich wykłada, czy ja muszę ich zawsze przeciągać? Samila nie ma, to mi nie powie. Jemu to chyba już... Jemu to chyba full inta już idę, temu chłopu. Czy nie, no HP jeszcze mogę pójść. Metro dziadek jak w Łodzi to co najwyżej może być tramwaj. Tramwaj 2033. Sali, wiesz, budują metro w Łodzi. Może do czasu, wiesz, już będzie. Szansa jest 2%, ale jest. Ty, jednak mogłem iść na dalszą misję, bo to jest za łatwe. Nikt nawet nie był blisko detka, mam tak mocny team. Chyba chłopy po prostu znikają, oni mają 20, któreś levele ci najlepsze i po prostu znikają. Wtedy PHP w Łodzi. Mój kolega zrobił. Na Politechnice jest możliwość. Ale czy fajne jest potem rzeczy, co się potem robi, to nie wiem.
Kreator zyskuje 30% siły, ale traci 50% prędkości ruchu. Ej, pytanie, czy warto to brać? Na orka. Czy będzie za wolny? Nie no, 50% prędkości ruchu, to jest za dużo. Chociaż on niby stoi. Nie będę go wysyłał po prostu na zasięgowców. Dam mu to chyba na item tutaj. Jak bije 15. Temu co miałem z rękę uśledzić do końca? Chyba ta. Ty właśnie. 2 sekundy po rozpoczęciu bitwy przeciwnicy w obszarze. A miałem ten item gówniany jest. 14 inta, 14 zręczności. Ja pierdziel, jakie upa. Idealne dla tego, dla anioła. Chłopie. To teraz tylko aniołowi trzeba. Nic już mu chyba nie będę zmienił. 15 na 400 HP. Nic chyba już się. 14 na 350. Dlaczego wchodzisz na drugim monitorze na stream? Klasyka, ja nie piszę N-wordów nigdzie. Jestem, jak to powiedział Random Bruce, jestem przeciwnikiem N-word. Słynny cytat. Zgadzasz się z nim? Też jesteś przeciwnikiem? Lekko susina. O kurde, co za łuk. 15 level. 15 siły, 15 z ręki. Ja pierdzielę, jakie OP itemy. Na razie za to wezmę, ale jak najszybciej muszę wbić levele. A ona ma zaraz i tak 15, to git. Zaraz będzie miała 15, to już będzie gitok. Bez kitu wszędzie widzę emotki od. To jest streamer z LOLa. Ale jak widzisz jego emotki? Przecież chyba, że jakieś 7TV. Chyba albo suba, nie wiem. Ja nie widziałem żadnej. Dobra. Tu są jakieś nowe tanki. N-Rock. Ty, N-Rock? A może być mobek, co się nazywał N-Word? W sensie... Tak po prostu, czy się może tak po prostu wydarzyć? Bardziej o to pytam. Siła i zwinność. W sumie orkowi bym to dał. Ty dam mu. 0,8. I chyba na tym zostanie to 0,8 będzie attack speed. Minimum może 0,6, ale nie wiem, czy aż tyle lecieć. Bo temu siły chyba nie ma co lecieć. Tak, ja mu siły nie będę dał. Dobra, zróbmy tego questa jeszcze. Co ty piszesz? A, to emotka. Już się przestraszyłem Jima. Jezus Maria. Ja otwieram klub R? Jak mogę otworzyć coś, co już istnieje? Well done. Horn beast. Zabijmy mobki.
Ale na hita endą. Na dwa. You took care not to shed their fur or break their horns, I presume? Ale co Vion się stało? Czekaj, pyk. 44 ma, a pewnie zniknie. Ty, ale dużo biła orka. Sam ork by nie dał rady, on ma 13, on ma 40, ale jeszcze co mi chodzi. Czekaj, pyk. Najlepszy skład obecnie? Chyba taki. Tych 5 by dało radę nawet 10 pokonać. Muszę to przetestować. Ale to będzie trzeba w tą grę grać tylko chyba na najwyższym poziomie trudności. Bo ten normalny to jest za niski. Trzeba będzie przetestować max. A nagroda. Pyk, pyk, weźmy. Dobra, pyk, 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 pyk. Nie wiem, ten anioł to... 11 ma. Co, mówi Inta full teraz pójść, żeby on dużo więcej bił? Potrzebuje tej z ręki, no. Jeden na jeden weźmy, orka się wyśle. O, ork na orka, zobaczmy. Nasz ma 13 i 14. Aha. 5 go zabił. Syfiarza. Czekaj, pyk. Czekaj, jakie on ma skille w ogóle? On ma gówniany skill, w teorii przydałby się lepszy mobek. To byłoby niezłe. Bo to jest na tych głównych misjach. Tylko że on ma który? 8 level, znowu go trzeba by levelować. Ale lepiej ma staty dużo rozdane. Biorę go. Biorę go i go zlevelujemy. Zarąbistego skilla ma. Pójdźmy nim full pod bomba, zobaczmy jak się sprawdzi. Ten skillek na arenach będzie dobry, tych głównych. Na tej. Cześć. Pięćdziesiąty piąty ma Yeti. Masz słabość do starszych ludzi, Jima? No wiem, no widzę cię tu często. I owe you one. Pierwszy atak wręcz sprawia, że przeciwnik traci kontrolę i ucieka? Nie, gówno. Nie podoba mi się ten skill. No i 8 ma level ledwo, ale dobra. Idziemy na nowe. Wiesz dlaczego? Sekret wyszedł na jaw. Wszystko już jest jasne. Ty, bo ja mam śmieci dużo. Kurde, nie temu potkę dałem. W
Pytanie, czy tą patetera w ogóle warto brać. Maga, nie będę nawet levelował chyba. Sprzedam to. Chociaż te poty, te gorsze, to po prostu mogę sprzedawać. To jest i tak easy. O kurde, anioł nie żyje. O kurde, ja tu prawie przegrałem. Co to w dupę było, ty? Ledwo go do teamu wziąłem, już się złożył. Ale to dlatego, że asasynów miał. To nie jest TFT. To jest dużo lepsze niż jakieś TFT pieprzone dodam. Nie ma asasynów, więc git. No niby anioł one-shotuje. Kurde, ale musi najpierw nie paść, żeby one-shotować. Dopiero na 10 levelu HP dam. Ma 150 inta na tym. Ile miał tamten? 37? I mają tyle samo teraz? Nie, ten już ma 38. Nie ma asasyna, więc będzie easy. Ja pierdzielę, no padł mi anioł znowu. Co jest? Czemu ty padasz? Parchu. O, uczyczka 15. To idę. HP ona musi mieć też. Pyk. Ty, ja może ich będę rozdzielał. Bo jak stoją wszyscy obok siebie, to jedna kula ognia na łeb i wszyscy się składają jak gówno. Pół HP ma, może przeżyć. Nie. Dobra, przeżył brudasek. Plecaczkowy sen? No nie było plecaków miesiąc jakoś. Ale będą, może jutro, a może nie. Nie no. Jutro chyba coś zrobimy plecaki. Nie wiem, teraz raczej do premiery tej gry, co graliśmy demo dzisiaj, będą tylko gówno gry, więc plecaczki powiedzmy, że zaliczam do gówno gier, czyli gier typu można porzucić w każdej chwili, nic się nie stanie. Nie mają asasynów. Więc róbmy tak. No. Więzienie Alcatraz. O kurde. Bez przesady, tak? Bez przesady. Dać palec, dać palec. Klasyczek. Czego ona? Aha, bo Fira dostała.
Ty, gdzie urk? A nie, dobra, nic się nie stało. Dobra, raz. Jakoś. ...88k ona na drugim miejscu, ta druga 34. Boże, jak to wygląda. Tylko uczniczki coś robią. To jest jakiś lekki scumek. Baj się być wecem mieć zdrowia, ale 30% siły. Ej, biorę to chyba na orka. Akurat jak 15 wbije. Czekaj, ja miałem hełm dać. Pyk. Dobra, ten miesiąc dograjmy. I do spania. 5 minutek. Co na kiku jest? The last. Nie ty, ork. Orkiem przydałoby się 15 robić jak najszybciej, fajny item czeka. Dobry byłby item takiego typu, jak ten co chce dać dla orka, tylko na zrękę. A great hall. These birds will ensure our miners in the mountains. 26 premiera gierki. Co ty gadasz? Co to jest? Fajne. Tylko za co? Za gówno. Nie da się. Nie ma jak tych itemów dawać. Nie ma jak tych itemków dać, żeby było git. Into 12 z ręka 6. To gorszy item ten. Ja tego nie biorę. Dobra, czy ork? Czemu oni mają takie niskie levele? W dupę za quest 1500 expo, coś takiego. I szynka. Sprzedajmy niektóre śmieci. Nie wiem jak. Pająk z gór. 90 level pająk ma. Wiesz, że jest sekret, ja przyjdę do historii. Tak, kuj. Nie, czekaj, co ty mówisz w ogóle? Co ty gadasz? Dobra, rozdzielmy ich, bo nie wiadomo jak to się skończy. Ja pierdolę. Ty, ale ładnie się pali pajączek. Zobacz tego pająka, nie ma go już. Stellar Blade, no wychodzi. Coś przez co ci dawać? Już ogłosili twoją walkę z Heika Tulek. Ja myślałem, że w końcu ogłosili nasz collab na tym. O Jezus Maria. To przejęzyczyłem się. 30% więcej obrażeń za każdą umiejętność walki w zwarciu. Czy to ta osełka jak ta, tylko niebieska. Też niby dla orka byłoby git, ale ja pierdzielę. Ej, dla orka mógłbym dać coś jak to. Muszę obserwować. A nie, ja mogę rolować itemy, zapominam ciągle.
Uj, ja pierdzie, ale zarąbiste te buty. Ty, to byłoby git dla orka zamiast tamto. Sprzedam jeden hełm. 15 zwinności, 1500 HP i szybkość ruchu 6. Teraz ork jest szybki, zwinny, fajny. 3 sinta, 6 zręczności. To jest lepsza wersja tego, tak? Kolaps hejta, tudenkę na Orlenie. Jak na Orleniu w dupę. Czekaj, jest coś fajnego jeszcze? Skip. O kurde, 20 zwinności, 40 wytrzymałości. Czy ja potrzebuję wytrzymałość? W sumie mogę jej dać. Kolejne te buciki. Tych butów to już chyba nie ma komu. 1500 HP. Tego psa bym z niej chyba ściągnął i dał, powiedzmy, o, na takiego brudaska. A na nią weźmiemy może, nie wiem, te buty? Chyba ta. HP dadzą, wytrzymałość i zrękę. Wszystko to, co trzeba. Coś jeszcze? Jakiś armor. 1600 HP. Co, hot dogi będę z lęką sprzedawał? No, można coś tam ten, nie? Skoro tylko taki kolap możliwy. Czekaj. 28 inta, znaczy 28 z ręki, 4 inta. Kurde. Nie wiem już co iść. A to gówno jest. Topór, 26 siły, zwinność 4 int 4. Czy int 4 wystarczy? Ty, wystarczył. Dobra, tu mamy takiego busta dla orka. I ja pierdziele. Chłopie w dupę. Taki buścik wleciał teraz dla orka. Dobra, grajmy, dokończmy to. Tupę rozdrabiam. Witam, Anon. Dzisiaj był test gierki. Ciebie nie było na tej weebowej gierce? Gdzie ty się podziewasz? O kurde! Co tu za działko zasrane? Kto padł? Kto padł? Oczywiście anioł. A ten gorszy. A to lui. Cienki. Cześć. Ty mnie przestraszyłeś, jak Ślązacy. Co jest w dupa? Nie strasz mnie. Czyli jest wojna Polski ze Śląskiem? O to ci chodzi? Co ty w dupę gadasz? O, walka z postępem, idealnie. Trzeba zniszczyć trochę maszyn. Zabierają pracę uczciwym obywatelom. Czy
Ty, to jest... Co to w dupę? Kto umarł? Piesek. Tego mamy mało i... I co? Pyk. Pyk. Włączyłem sobie Crusader Kings 3 i straciłem rachubę czasu. Co to jest za gra? Teraz Blade jak siadł. Pomijając, że ma coś pewnie. Tak, no to są zalety, ale fajna gra bardzo. Bardzo fajna gierka. Zagrałbym jak wyjdzie. Znaczy jestem na razie w takim etapie, że się zastanawiam, czy w to zagrać jak wyjdzie, ale raczej zagram. Za 12 dni ma być to, do tego czasu się ten... Czy nie to, że zrobi poślizg. Zaczyna się. Ja nic nie mogę powiedzieć. Stawaj go ulecz! Nie, Morkowi lecieć tego? HP trochę? Dawno mu HP nie dodawałem. Dobra, zróbmy... Oj, na jednego. 88. Jak to się dziwnie skaluje w tej grze. Czyli na jakimś wysokim poziomie to ja bym nie miał szans tutaj. Ciekawe. Trzeba będzie zagrać jutro. Nie, orka zabili na dwa klify. Co jest? I ten padł. Nie, ork potrzebuje HP. Ork ewidentnie potrzebuje troszeczkę HP. Przewiduję poślizg przy ogrywaniu tego Stellara, bo byłem na streamie z 5 minut jak w to grałeś i zdążyłem wnioskować, że to znowu jakiś Souls-like. Tak. Tak można powiedzieć, no, upraszczając, no. Ale czekaj, jaki poślizg? Jaki w dupę poślizg? Dopiero był i to jaki długi. Czekam na premierę, bo niestety PS5 brak akcji, jakim to dość zaawansowana gra w Stanowicach, gdzie nie gra się krajem, ale rozwija się swój ród. A znam tą grę. To jest coś na takiej mapce wszystko, jest jakieś tabelki i tak dalej. Nie, drewno, nie, to... Ty, no kiedy ten org bije level, pieprzeniec? Gówno, nie dał mi levela. Dobra, zróbmy tu i... Najtrudniejsza. O nie, asasyni, nie! Przeżył. Gdzie uczysz chyba? Ale nie wiem. Ja nigdy nie grałem, ale mój brat co grał. I lubi te gry tego typu. Tego typu bands. Co to jest? A ten padł! Pieprzony w dupę. A mogłem. Lepiej ustawić tego. Chociaż nie, no to działko zniszczył. Myślicie, ty się zaczynamy, jak długo będzie trwał kolejny poślizg. Aha.
Dobra, wyślij, wyślij. Jesteś taki hop do przodu, wysyłaj i włączamy stoper. Liczysz każdą sekundę. Zapraszam. Zapraszam, no. Zapraszam, zapraszam. Tego krasnoluda nie słyszę. O kurde, uczniczkę przyciągnęli do siebie. Ona nie ucieka, tylko się bije. Ona przeżyła. Wszyscy chyba przeżyli. Ta ork 15 w końcu, Jezus Maria. Chyba w HP trzeba iść teraz. Wszystkim coś muszę w HP, bo tak długo HP olewałem. Każdy w dupie. Czekaj, temu nie mam co iść. Nie mam nic na HP. Masz to na razie i ryj. A nie, mam to. O. To jest to, co przyciąga. Czyli ja mogę poza zasięgiem tego wyjść. Szkoda, że mój ulubiony styran robi się nie odpalił, teraz muszę tego SPX Tyrana oglądać. Ale posłuchaj, jeżeli to jest twój ulubiony styran, to zawsze możesz pogadać do swoich kolegów. Prawdziwych oczywiście, nie? To, że masz pewną chorobę i oni są wymyśleni. Zawsze to jakaś rozrywka dla ciebie. Nie przejmuj się hejterami, tyle ci powiem. Dobra, tak zróbmy. O nie, przyciągnie. Nie zdążyli przyciągnąć. Ale ork padnie chyba. A nie. Czemu nie widzisz matek takich jak AK-66? 7 TV, tak jak ci widz napisał, zainstaluj. I będzie wszystko widoczne. A warto, dla AK-66 warto pobrać 7 TV. A są jeszcze emotki jak Hola. O chłopie. Są emotki jak Gendiusz, o chłopie. Co on taki tak? Co ty w kurwa robisz? Zabił mi orka. Ej, co się wydarzyło? Ty zabił mi wszystkich najmocniejszych. I nie miałem DPS-a na nic. A jemu mogę siłę pójść też. Ale to się tak mało skaluje. A nie, nieźle to się skaluje. Siłę mu muszę pójść, jakiś item na siłę. Ale nie wiem za co, chyba że na 15 mu to dopiero dam. O nie. Żyj. To w duszę za temę. Sam piszę motwierka z Pix Netflix. Dokładnie, dokładnie. Też piękna motka. W HP muszę iść wszystkim. Zbyt papierowe te moje ludziki się robią już. No. O Boże, gdzie jest ork?
Gdzie są wszyscy moi tankowie, ty? Ulepszona wersja tego amuletu. Ale i tak go nie mogę dać na tego samego. Czekaj, pyk. Ty, ale może na orka bym dał ten? Przecież nie wiem. Na orku chyba zostawimy, co jest, damy na któregoś z tych. Tego na przykład. Albo nie, no. Gdzie to jest? Tu. Dziadek sobie na takie poślizgi pozwala, mając mniej widzów niż mamon. To daje do myślenia, ile można ze streamingu zarobić. I ja po prostu dorabiam na Orlenie. Cała magia prysła. I z Lenką na OF. Znaczy nie na czym? Przejęzyczyłem się, wybacz. Dobra, wystarczy. Tego na starczy. Ty, myślę, tak, jutro to na pewno musimy pograć w tą grę. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę